Bardzo, ale to bardzo lubimy o poranku zarażać was szczęściem i radością. Przedwczoraj, wracając po południu z radia, napotkałem przecudowny samochód. Na początku marki nie zauważyłem, no bo to bańki mydlane mnie trochę zmyliły. Potem dźwięk z głośnika Don't Worry Be Happy. Okazało się, że jest to Subaru, a za kółkiem tego Subaru, jak się potem też okazało, siedzi Rafał. Cześć, Rafale. Cześć, witam. Fajnie cię słyszeć w telefonie, nie tylko w radiu, hej. Mi ciebie też fajnie słyszeć po drugiej stronie, po pierwsze, a po drugie fajnie ciebie widzieć za kółkiem podczas kierowania wesołym samochodem. Powiedz, Rafał, kiedy w twojej głowie zrodził się pomysł, że zakupię taką fajną maszynkę do bąbelków, dam głośnik i będę jeździł i ludzi zarażał pozytywną energią? Już opowiadam. Na co dzień generalnie zajmuję się robieniem imprez. Działam w branży eventowej, a jak wszyscy wiemy, w tym czasie no niestety nie można takich imprez takowych odbywać. Mhm. Więc stwierdziłem, że skoro już muszę wyjechać z domu, akurat byłem w drodze do sklepu, którego nazwy nie będę wypowiadał, ale jeżeli wymienimy jego pierwszą literkę na W, to wychodzi Wuhan. Bardzo aktualna nazwa. Jadąc do sklepu stwierdziłem, że no, mogę coś po drodze zrobić, nic mi nie szkodzi, prawda? Mhm. I dlaczego nie zarażać chociażby pozytywną energią? Kiedy byłem w sklepie wcześniej, widziałem, że ludzie patrzą na siebie, jakby ktoś coś komuś zrobił. No, przerażający widok postapokaliptyczny w sklepie, ludzie od siebie oddaleni, każdy walczy o swoje, ale gdzie jest taki patriotyzm, pozytywizm społeczny, ruch oddolny? W Anglii ludzie biją dla NHS-u, dla pogotowia, brawo, stukają, robią wszystko, aby pokazać, że są wdzięczni, że jest dobrze, więc stwierdziłem, że u nas też możemy o tym troszeczkę porozmawiać i sprzedać ludziom taką dawkę fajnej energii. Masz reakcję od przechodniów, od kierowców, bo widziałem na twoim profilu na Facebooku, nawet pojawił się film, jak ktoś cię gdzieś przyczaił i nagrał telefonem, jak podróżujesz cały czas w tych samych okolicach, okolice Placu Litewskiego, Krakowskie Przedmieście, tam gdzie powinno toczyć się życie, a teraz niestety wszystko wymarło. No ja, przejeżdżając obok ciebie, widziałem, że ci, którzy cię mijali, to byli smutni, ale momentalnie na ich ustach banan. A, to jest piękne, kiedy wśród tych ludzi, którzy no gdzieś posępnie idą, wracają w strachu, narażeni na atak wirusa, kiedy nawet wśród tych najpoważniejszych nagle gdzieś w kąciku ust pojawiał się taki uśmiech i wiedziałem, że nawet ci, którzy chcieli pokazać swoją powagę, no czasem niestety pękali, tak jak bańki, które udało mi się wypuszczać, no i na szczęście zarażałem ich, ale czymś wyjątkowo przyjemnym, także warto, chociażby dla jednej osoby. Rafał, od kiedy tak jeździsz? Ile już czasu? To wycieczka z samochodem i z tym pomysłem to była pierwsza, ale to nie ostatnia moja akcja. Zamierzam jeszcze parę ciekawych innych pomysłów wypuścić do ludzi. Wszystko oczywiście w bezpieczeństwie. Wiadomo, że nie narażając siebie i innych w okresie kwarantanny, w przypadku, w których no już niestety nie ma wyjścia, bo trzeba wyjść, prawda, zrobić zakupy. Czasem też robię zakupy, pomagam czy dziadkom, czy teściom. No w ten sposób też podczas tego można coś ciekawego ludziom przekazać. Szykuję coś też przyjemnego. Myślę, że to fajna sprawa. Jeżeli chodzi o akcje samochodowe, to z akcji samochodowych tutaj dzieje się dużo. Ja prowadzę aktualnie grupy samochodowe. Jedna to Subaru Grupa Lubelskie, gdzie w Lublinie działamy. Robimy Moto Mikołaja. Zbieramy prezenty dla dzieciaków z pogotowia opiekuńczego. No, działa się u nas dużo. Także Subaru to nie tylko taka codzienność, ale to prawdziwy lifestyle. No. Powiem ci, że trochę ci zazdroszczę, bo ja cały czas marzyłem, żeby mieć to niebieskie Subaru z tych gier sportowych. Wiesz, o co chodzi? No właśnie. Jest Subaru, jest impreza, tak mawiamy, ale no teraz niestety nie ma. Kiedyś się mówiło albo Subaru, albo do baru, ale też wyjątkowo nie można. No więc pozostało ludzi zarażać pozytywem. Czy przytrafiło ci się na tej swojej drodze, czy do sklepu, czy pomagając swoim bliskim, bo to jest też powód, dla którego wychodzisz z domu, natrafić na patrol policji, który cię zaobserwował i się uśmiechnął?
Tak, widziałem pierwszy patrol policji, policjanta z wojskiem mundurowym. Też wywołało to pozytywny uśmiech. Przyjeżdżałem też koło komisariatu, bo nie dało się inaczej tej drogi przebyć. No i na szczęście żadnych złych rzeczy nie zauważyłem. Myślę, że działania takie prospołeczne są mile widziane. Też w internecie jest mnóstwo filmików, jak policja z całego świata, nie tylko od nas w Polsce, działa i chce pomóc ludziom, poprawiając im humor, zaczynając również od najmłodszych. Ja mam taki pomysł. Skoro ty już jeździsz i masz te głośniki zamontowane, więc nie trzeba robić niczego takiego, to ja mam taki pomysł i też prośbę, jeżeli nas słuchają po drugiej stronie osoby mundurowe, które jeżdżą i sprawdzają, czy dana osoba jest na kwarantannie, czy też nie. No teraz jest aplikacja, więc to będzie łatwiej. Ale gdyby ktoś chciał na przykład do ciebie zadzwonić i powiedzieć, słuchaj Rafał, my jedziemy z policją sprawdzić mieszkanie, gdzie jest mnóstwo dzieci i chcemy potańczyć, ale... Jacie, to moje ulubione. Mam firmę eventową dla dzieciaków i robię imprezy dla najmłodszych, a taniec to jest moje priorytetowe działanie w tym wszystkim, więc ja bardzo chętnie przebiorę się w strój dinozaura, biorę głośnik Bluetooth i jedziemy. To taki mam pomysł. Jeżeli ktoś z policji, któryś z posterunków ma taki pomysł, chce to zrealizować, jest jedna osoba, zdrowy chłopak, który jest w maseczce, rękawiczki, prawda, nawet może w samochodzie siedzieć, ale ma auto, gdzie są głośniki, gdzie da się zrobić fajny event muzyczny pod oknem takiego mieszkania. Dajcie znać do Radia Free. Ja was skontaktuję z Rafałem i Rafał, jakoś sobie pomożemy, nie? Jasne, dzięki. Rafał Plewiński, siemka. Rafale, gdzie teraz cię będzie można i kiedy spotkać na ulicach? Kiedy planujesz zrobić zakupy? O tak, to zapytam. No, na szczęście zakupy robię kilkudniowe, ale wiadomo, pieczywko bardzo szybko się kończy. No, myślę, że w tym tygodniu niestety będzie mi jeszcze potrzeba wyskoczyć, dlatego na pewno udam się, ale już nie tylko z grającym autem, ale też w specjalnym stroju, bo takowy mam, przydaje mi się przy moich imprezach. Podzielę się tym również z wami i podzielę się tą energią z innymi, no i w takim wypadku do zobaczenia. Rafale, ja jadąc po ulicach, wracając do domu, będę cię wypatrywał i oczywiście pomacham, jak tylko spotkacie ciemne Subaru. Młody, przystojny, zdolny, utalentowany, chętny do współpracy, Rafał jest za kółkiem. Masz swoje wizytówki, to możesz z okna wyrzucać ludziom. No jasne. Naklejkę na aucie. Rafale, najlepszego dla ciebie zdrówka i dzięki, że jesteś taką osobą, która zaraża na ulicach energią pozytywną. Dzięki wielkie. Do usłyszenia. Rafał, za chwilę dla ciebie Bob Marley, bo wiem, że grasz z samochodu też ten utwór. Dzięki wielkie. Siemka Elo, Rafaelo. Na razie. Siema Lublin.